Hej, hej, tu kolega ten Lego. Dzisiaj myślę, że zrobimy sobie przegląd najnowszej gazetki Lego Ninjago, numer 5 2021. Ja ją sobie wyciągam. Również tutaj jest saszetka z naklejkami oraz album. I czemu kolejna seria już? Ja nawet nie skończyłam zbierać tamtej. Mam zaledwie 4 pary saszetek. A już kolejna. Ale jeszcze mam... Mam jeszcze tutaj blister kart, w którym jest 8 saszetek. Każda w super cenie 2,50. To akurat nie jest ważne, ale akurat dobrze. My dzisiaj sobie to zerkniemy. Mamy tutaj ten zestawik. Właśnie go odkartowałem co dopiero. Więc fajnie. Te blisterki, o te tutaj. Ja sobie wyrzucam. Ale oczywiście zostawiam karteczkę. Teraz sobie to ułożę. Tak się już prezentuje złożona figurka Kaja. Pokażę go, bo pewnie nie aż tak każdy go widział, no zapewne każdy, ale żeby nie było, pokażę go. Klasyczny, od 2 lat taki sam. Klasyczne wyrazy twarzy. I jeszcze klasyczny miecz. Dalej mamy Nindroida. Fajnie, że dodali Nindroida, bo to nie jest aż tak częsta figurka. Drugi raz występuje w gazetce. Ale on wystąpił w małej ilości zestawów w porównaniu do Laszy z Lego Ninjago. Więc teraz myślę, odpakujemy sobie 8 saszetek i blister. Ale jeszcze przed tym zerkniemy, co jest w następnym magazynie. Zane kontra Whiplash. Spoko. Jeszcze tutaj jest gazetka Lego Ninjago numer 9 w sprzedaży od 7.9. Czyli co jakieś 7-8 dni. Więc akurat fajnie. Więc fajnie. Tutaj mam jeszcze reklamę Star Wars. Spoko. I teraz wezmę sobie i odpakuję nawet blister z naklejek. Okej. Dobrze. Mamy 9 saszetek z naklejkami. Sprawdzimy, co tutaj takiego ciekawego się kryje pod tym. No w końcu to jest 9 saszetek. Ja to sobie odetnę. Wydaje mi się, że tak odciąć. Tutaj to będzie dobrze. Dobra. Nie, jeszcze trochę niżej. Tu będzie ok, bo ja w końcu chcę sobie wyczuć taki moment, kiedy mogę ci ciąć. Mamy jeszcze jedną naklejkę w środku. Tak, jest jeszcze jedna. Dobra, mamy Killua. Mamy również tutaj jakiegoś Garmadona. O, statuę wężona. Płomienne wężony oraz... Nie wiem, kto to. Serio, nie wiem, kto to. Dobra. Robię sobie kolejną. Hmm.
tylko jedną saszetkę wziąłem, ładnie odpakowałem, bo resztę to ja zrobię akurat. Tak, odpakujemy. O, widzicie. Chcę sobie odpakować ją. Ja, tak. Widzę, że naklejki są tutaj do Shintaro, więc fajnie. Teraz sobie je przejrzymy oczywiście, jak tutaj trafiłam ja. Oj. Dobrze, super. Popatrzymy, co tam trafiłam, bo jest tego naprawdę dużo. Dobra, tutaj jest coś z Nocy Duchów, widzę. Dalej jest Whiplash, chyba jakaś epicka bitwa. Dalej jest coś z, jakaś scena z Wspaniałego Imperium. Kolejna epicka bitwa jakaś, tutaj. Wóz Mistera I, a raczej pojazd Mistera I. Płomienna Żmija. Brama manifestacji, Max Powers, Wielki Kamienny Wojownik, Znakomitość, jakaś lampa, to jest Oni Tytan, Uczeń Yanga, Wyrywanie Kabla Zainowi, tutaj jest jeszcze Jay, dalej jest Zayn, Epicka Bitwa jakaś. Tutaj jest taniec Jaya i Neve z sezonu 12. Tutaj jest chyba drużyna podziemi. Tutaj jest jeszcze kolejna scena. Kolejna. Ujawnione zło, czyli kolejna scena. Tutaj jest jakaś układanka. Oni Tytan. Jest dalej kolejna scena. Garmadon. Dalej jest jakaś układanka Śnieżnych Samurajów. Kolejna scena. Dalej jest kolejna układanka tym razem. Jakaś scena. To chyba był Saver, czy jak on tam? Saver. Dalej jest Jay. Władcy Czasu. Tutaj scena. Młody Wu. Oraz dalej jest kawałek pod płomiennej żmii. To właśnie takie naklejki trafiłam. I my widzimy się już jutro na pierwszym odcinku z miasta. Mogę Wam dać taką zapowiedź, że będzie dużo się działo. Cześć!